Hej, siemanko moi drodzy, witam was wszystkich bardzo pięknie i serdecznie. Z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Oczywiście, tak jak we wszystkich filmach, dzisiaj macie do wygrania kosę za $140, która w tym momencie wyświetla wam się na ekranie. Czyli kto subskrybuje ten kanał, komentuje, lajkuje ten film, ma szansę wygrać tą kosę, która pokazuje wam się na ekranie. I dzisiaj, bez zbędnego pierdzielenia, gramy na CSGO 8C o karambita Lora. Mamy 300 tysięcy dolarów i będziemy się starali z tego zrobić jak najwięcej kaski. Taki karambit Lore kosztuje $500 i uwaga, jeżeli uda się go wygrać, kosa leci do was na Facebooku, także warto lajkować mojego fanpage'a i myślę, że możemy sobie zaczynać od razu grę. Lecimy sobie z Crashem, ponieważ ja ten tryb najbardziej lubię i od razu z grubej rury 50 tysięcy plejsujemy, no i nie udało się splejsować, więc idziemy sobie na ruletkę. Tutaj też już jest koniec, także dobra. Poczekamy sobie aż ten crash. Oj, tutaj byśmy zripowali. Ale dobra, lecimy sobie z 50 tysiącami na crashu i zobaczymy, co się stanie. Także let's fucking go. No i leci sobie crash. Come on. Do dwóch. Lecimy sobie do dwóch. Tu nie ma prawa skraszować, naprawdę. Tu nie ma prawa skraszować. Tu jest w ogóle nie ma prawa skraszować poniżej dwóch. I sobie withdrawujemy i już zarobiliśmy $50. I teraz zobaczcie. Mamy $350, wjeżdżamy sobie 50 tysięcy na czarne i to wchodzi po prostu bez żadnego najmniejszego problemu, no bo to musi być czarne. No wiadomo, o co chodzi. No to jest czarne na bank. Tak jak mówiłem, czarne i mamy kolejne $50. Chyba nigdy tak szybko nie zarobiłem $100. Dobra, i brakuje nam jeszcze $100, także lecimy sobie dalej z tym koksem. Zobaczmy sobie, co się dzieje na blackjacku. Może sobie... Ojej. Dobra, jesteśmy już z powrotem i dobra, skoro tak nam idzie dobrze na ruletce, to lecimy sobie na blackjacka i postawimy sobie 50 tysięcy i spróbujemy zagrać z botem. Mamy 18, myślę, że jak zdrowujemy, to przegramy, a jak zostaniemy, to przegramy, ale spróbujemy stand. Busted! Także wygraliśmy kolejne 50 tysięcy. Halo, co się dzieje? Chyba jak powiedziałem, że kosa idzie dla widzów, a nie dla mnie, to po prostu klątwa ze mnie zniknęła. I dobra, skoro tak nam szybko idzie, tutaj były dwa czerwone po 13, a może tu będzie zielone. Także spróbujemy dać na przykład 10 tysięcy na zielone i spróbujemy dać sobie 40 tysięcy na czarne. Także myślę, że to powinno bez problemu siąść, no bo to przecież ja betuję, mamy 9 sekund do końca i to przecież nie może nie siąść. Nawet na to nie patrzę, w sumie przejdę sobie na crasha i sobie zobaczę, jaki mam balans za chwileczkę. Zobaczmy sobie. No tak jak mówiłem, no to jest po prostu czarne i tutaj nie ma nawet kurde nic do gadania. Mamy 480 tysięcy, więc już zarobiliśmy praktycznie na tego Pagneta, którego chcieliśmy, na tego karambita, którego chcieliśmy, więc nie wiem, czy my chcemy tu dalej grać. Mamy $20 do zarobienia, żeby zarobić na tego karambita. Myślę, że tutaj, kurde, nie ma sensu, więc spróbujemy zagrać za 80 po prostu dolarów na crashu i wyciągnąć na strasznie low procencie. Zobaczymy, czy nam to się uda. I zobaczymy, czy będziemy mogli wreszcie wygrać tego karambita, mojego wymarzonego karambita, którego będę musiał wam oddać. No niestety. Ale tak to już bywa czasami. Bo kurde, nie mogłem nie obiecywać na początku tego odcinka, bym szybko wszystko przegrał i po prostu nie byłoby żadnej lipy. Myślę, że tu jest czarne, że tutaj bez problemu za 20 tysięcy nam siądzie. Czerwone, więc możemy bez problemu to czerwone postawić. No i dajmy tak zabezpieczająco cztery koła na zielone, bo może to być jednak to zielone. Kurde, ostatnio mam strasznego farta, jeżeli chodzi o ruletki, ale wiem, że jak zacznę grać, to po prostu przegram wszystko i to jest naprawdę dla mnie tragiczne, bo ja zawsze tak mam, że po prostu przegrywam wszystko niewiarygodnie szybko. Czasami staram się, wiecie, fajnie tutaj, wiecie, tu gram sobie elegancko wszystko i zobaczcie, na przykład teraz przegram i zaraz już będzie tak, że po prostu będziemy musieli to... Pam, param, pam, 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 pam. Pam, param, pam, 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 param, pam, 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 param, pam, pam. Kurde, kamera jest włączona. Dobra, i kurde, zarobiliśmy już na tego karambita tak naprawdę. Także kurde, dla was karambit będzie do rozdania na fanpage'u. Także to jest naprawdę, naprawdę spory deal, jak dla mnie. Dobra, zagrajmy to ostatnie 12 tysięcy na blackjacku. Bo tutaj więcej po prostu nie chcę grać, bo nie chcę stracić tego karambita, bo naprawdę jest to fajna rzecz. Ja od razu zluzowałem to 12 tysięcy, także jest naprawdę niefajnie na blackjacku. Chociaż wygraliśmy tam 50 tysięcy, więc i tak jesteśmy na plus, a stronka jak zwykle robi mnie w konia. No dobra, ale jesteśmy już oczywiście z powrotem i możemy sobie wypłacić naszego karambicika za 499 tysięcy punktów. Mamy 500 tysięcy, więc 300 tysięcy zrobiliśmy 500 w naprawdę krótkim czasie, bo nawet nie wiem, ile nagranie trwa, po prostu jestem bezbłędny.
Bezbłędny byłem dzisiaj, naprawdę. Wiedziałem co, gdzie i jak mam zrobić. Bezbłędnie. Bezbłędnie, naprawdę. Bezbłędnie. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i zostawicie pod nim łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Na wszystkie komentarze staram się wam odpisywać, także myślę, że pogadamy sobie w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, siemanko, pozdrowionka i peace!